Przystąpimy teraz do przygotowania zestawu. Zaczniemy od przypony. Umówmy się, że gotowe przypony także są jakimś rozwiązaniem, ale my w tej chwili wybierzemy haczyk i zawiążemy przypon. Spośród dwóch rozmiarów będziemy łowić na białe robaki. Wybierzmy numer 18. Wielu wędkarzy, nawet i ci, którzy mają za sobą kilkuletni staż w wędkarstwie, mają duże problemy z zawiązaniem przypony. Ponieważ węzły wędkarskie wymagają nauki, po prostu. Nie ma innego sposobu jak praktyka. My w tej chwili pokażemy węzeł, który się nazywa węzeł obrotkowy. Podejrzewam, że niewielu z Was po obejrzeniu tego instruktażu będzie w stanie przygotować ten węzeł we własnym zakresie, ale zachęcam do nauki, kilkukrotnego obejrzenia tego materiału wideo. Ja muszę zdjąć okulary niestety, dlatego że wraz z wiekiem i latami wpatrywanie się w sławiki wzrok się pogorszył i trzeba niestety. To jest przygotowana pętla do węzła obrotowego. Teraz wkładamy dwa palce w taki sposób, aby utworzyć trójkątną, rozciągniętą pętlę. I takim ruchem, jeszcze raz powtórzę, dokonujemy obrotu. Ta żyłka, widzicie, okręca się wokół żyłki głównej. I znów powtarzamy ten ruch tyle razy, ile zamierzamy tych pętli dokonać. Mniej więcej od 6 do 12 obrotów musimy wykonać, aby ten węzeł był pewny. Według mojej wiedzy, mojej opinii, jest to najlepszy węzeł do zawiązania haczyku, jaki możemy spotkać dzisiaj. Następnie pętlę spod palców musimy przesunąć tu poniżej trzonka i przekładamy do drugiego palca, tak? Koniecznie teraz trzeba, o to się dokonuje za pomocą niestety zębów. Zaciągamy jedno uszko i główną żyłką zaciągamy drugie uszko. Będę już dokonany. Ten haczyk jest malutki, ale taki, jaki używamy w warunkach wędkarskich. To jest numer 18, czyli klasyczny haczyk na jedną, dwie larwy. Natomiast dla wszystkich, którzy chcieliby się tego węzła, powtarzam, podstawowego, jeżeli chodzi o węzeł haczykowy, nauczyć, przygotowaliśmy materiał wideo, gdzie na dużym haczyku i grubej żyłce cały ten, wszystkie etapy tego węzła będzie można się nauczyć, powtarzając sobie kolejne sekwencje. Zachęcamy do nauki. Naprawdę, naprawdę warto. Ten węzeł jest the best.